cześć. Jako, że zawsze jestem chętny do nietypowych eksperymentów, tak w ten wszedłem w ciemno. Dzisiaj połączymy akustykę i laktację. Tak, to wszystko za sprawą Ani. Cześć. Każda młoda mama i zapewne tata wie, jak ważne jest karmienie piersią. Budowanie więzi, odporności i przede wszystkim zdrowe odżywianie. Ale skąd wiadomo, że jest ono poprawne? Między innymi dzięki odgłosom. Akustyk by powiedział, że dokonamy diagnozy przy użyciu sygnału wibroakustycznego. W internecie jest dużo filmów promujących karmienie piersią. Niestety, filmy te nie są dobrej jakości. Dlatego dzisiaj spotykamy się w komorze akustycznej. Dzięki uprzejmości Laboratorium Akustyki Technicznej Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie do naszego eksperymentu wykorzystamy najlepsze pomieszczenia i sprzęt. Aby uchwycić akustyczny aspekt karmienia piersią, wykorzystamy komorę bezechową i bardzo czuły mikrofon pomiarowy. Jeżeli interesuje Was, gdzie to obecnie się znajdujemy, w górnym prawym rogu filmu będziecie mieli link do odpowiedniego materiału. Nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia efektów naszych prac. Przede wszystkim dziękujemy mamom i ich córkom za odwagę, cierpliwość i wyrozumiałość. Bez nich nic by się nie udało. Wiadomym jest, że karmienie piersią ma wzorzec. Składa się z następujących etapów. Pierwszy etap – ssanie w pierwszych sekundach, minutach, które pobudza wypływ mleka z piersi. Drugi etap – ssanie mleka, czyli jedzenie i picie. Trzeci etap – wyciszenie. Dziecko ssie wolniej z dłuższymi przerwami. Ten etap jest szczególnie ważny, między innymi dlatego, że mleko pod koniec karmienia jest bogate w cenne tłuszcze. Zacznijmy od przystawienia Mai do piersi. Na początku dziecko ssie szybko w celu pobudzenia piersi do wypływu mleka. Po krótkim czasie następuje zmiana rytmu ssania. Słyszymy zassanie mleka i połykanie. I jeszcze raz. Ssaniu i połykaniu towarzyszy oddychanie. Pomiędzy połknięciami dziecko robi przerwy kilkusekundowe. Druga dziewczynka, Sara, była bardzo rozkojarzona światłami i dźwiękami dookoła. Pokazuje to, jak ważne, aby karmić w miejscu spokojnym. Ponadto Sara ma katar, który dodatkowo utrudnia jej ssanie i oddychanie. Stąd odgłos charczenia i częste przerwy w karmieniu. Dwumiesięczna Adrianna i jej mama Kasia były nagrywane jako pierwsze, przy obecności dużej ilości mediów. Słyszymy najpierw ssanie pobudzające wypływ, bez połknięć. A następnie zmianę rytmu ssania na wolniejszy i odgłosy połykania mleka. Słyszalne były odgłosy charakterystycznego cmokania, które nie powinny występować podczas karmienia. W tej sytuacji wynika to z braku prawidłowego objęcia brodawki przez usta dziecka. Sytuacja ta wynika z okoliczności karmienia, dużą ilością dziennikarzy i naszymi oczekiwaniami. To wszystko wpłynęło na wzrost stresu mamy, ograniczenie jej swobodnych ruchów przy karmieniu i zmiany ułożenia Adrianny przy piersi. To przełożyło się później na słabsze i płytsze uchwycenia brodawki przez dziecko słyszalne jako cmokanie. To nagranie prezentuje, jak ważne, aby mama karmiąca była w bezpiecznym, spokojnym, cichym miejscu, gdzie może się zrelaksować, przytulić dziecko, poprawić ustawienie jego buzi przy piersi. Pamiętajcie, że to nagranie jest bardzo ogólne. Pomiędzy dziećmi są duże różnice. Dlatego jeśli macie problemy, to czym prędzej zaciągnijcie opinii doradcy laktacyjnego. Mamy nadzieję, że materiał jest przydatny. Jeżeli tak, to zostawcie nam lajka pod filmem i udostępnijcie to nagranie innym. Niech jak najwięcej ludzi się o nim dowie.
Zapraszamy także do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami w komentarzach poniżej. Jeżeli interesuje Was akustyka, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat karmienia piersią, to zapraszamy na stronę Centrum Nauk o Laktacji i Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Jak zawsze dziękujemy za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Anna Kotlińska i Marcin Zastawnik.